Cześć, witajcie, a dzisiaj polecimy sobie do Grecji szukać klocków Lego. Każdy w tym momencie zostawiał łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do samego końca. Dobra, dotarliśmy już na lotnisko. Generalnie szukam tarasu widokowego, ale coś go nie widzę. A zawsze tu był. Dobra, jesteśmy już po odprawie i obecnie znajduję się w strefie bezcłowej i oczywiście są klocki Lego. No tanio nie jest, taki zestaw kosztuje 165 zł. Ale generalnie jest całkiem spory wybór. Dobra, udało się znaleźć taras widokowy, po prostu trzeba było przejść przez odprawę. To wchodzimy! Dobra, już jesteśmy na pokładzie. To wygląda jakby on podtrzymywał ten samolot. Zbliżamy się do pasa startowego. Tak wygląda oferta pokładowa. No, generalnie do najtańszych nie należy, bo na przykład taka bagietka z kurczakiem i bekonem kosztuje 19 zł. No i właśnie tutaj mamy taką bagietkę z kurczakiem i bekonem. Ale klocków Lego tutaj generalnie nie sprzedają. Zaraz będziemy lądowali. Widać już lotnisko. Dotarliśmy już, słuchajcie, do hotelu. Jeszcze się zdrzemnąłem, no bo przecież podróż trwała no, praktycznie całą noc. Tak się składa, że blisko jest lotnisko, więc tutaj idealnie widać, jak samoloty podchodzą do lądowania. Całkiem fajna woda. No cóż, trzeba przyznać, że Batman przetrwał podróż naprawdę wzorowo. Tak wygląda supermarket w Grecji. Dobra, jesteśmy na stoisku z Coca-Colą i przyznam szczerze, że ja w Polsce tego typu Coca-Coli jeszcze nie widziałem. Jesteśmy teraz na dziale ze słodyczami, mamy chociażby takie 7 Days mini biscuits jakieś. Jest nawet Oreo The Batman. Ale generalnie klocków Lego nie widzę. Jesteśmy jeszcze na dziale z płatkami śniadaniowymi i tutaj praktycznie większość jest w kartonach. Ale pizza to tutaj jest naprawdę droga. Zwykłe Giuseppe 4 sery kosztuje ponad 3 euro. Generalnie włożyłem Coca-Colę do zamrażalnika, żeby trochę się schłodziła. Zapomniałem o niej i tak jakby trochę zamarzła. Tutaj wieczorem naprawdę dużo się dzieje. Niesamowity widok. Będzie trzeba już iść powoli spać. Teraz pojedziemy do stolicy wyspy Rodos, czyli do miasta Rodos. Tutaj zaczyna się stare miasto. Jak tu jakiś zamek jest. No, wygląda to naprawdę ciekawie. Wow. Robi wrażenie. No i też są oczywiście różnego rodzaju sklepy, restauracje. Sporo, sporo różnego rodzaju sklepów. W sumie takie małe, sympatyczne uliczki. Sama struktura tych ulic też jest bardzo ciekawa, bo to są po prostu ułożone kamyki. Tutaj mamy przede wszystkim takie całkiem fajne drewniane zabawki. Ile osób? Są wreszcie zestawy Lego i jest tego naprawdę sporo. Całkiem sporo jachtów. Są też greckie wiatraki. O, Ferrari!
Ładny widoczek. Wracamy powoli ze stolicy wyspy do pensjonatu, a przy okazji załapaliśmy się na piękny zachód słońca. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że na Rodos jest naprawdę setki sklepów, a jeśli chodzi o zestawy Lego, to znalazłem może tylko dwa sklepy, w których byłyby właśnie zestawy Lego. Ale naprawdę nie ma co narzekać, bo ja i tak jestem pozytywnie zaskoczony, że w ogóle są tutaj jakieś oryginalne zestawy Lego. Patrzcie, jaki potężny kaktus. Generalnie spaceruję sobie teraz po jakimś ogródku i naprawdę jest tutaj tak sympatycznie. Jesteśmy teraz w sklepie, w którym są przede wszystkim pamiątki, dlatego ja teraz sobie wybiorę jakieś magnesy, zarówno dla mnie, jak i dla cebulowej ekipy. O, jest też sklep z różnego rodzaju muszelkami. Czasami zdarza się też, że w Grecji pada i dzisiaj jest właśnie taki dzień, ale słoneczko też jak najbardziej świeci. Idziemy jeść! Witam Was w segmencie jedzeniowym. Tutaj zgromadziłem kilka przebitek, na których widać, co jadłem w trakcie moich greckich wakacji. Głównie jest pizza, ale spokojnie, nie jadłem tylko samej pizzy, bo jadłem też m.in. lasagne oraz grecki gyros, tylko po prostu nie nagrywałem wszystkiego. Pozdrawiam cieplutko! Mamy jeszcze jakiś stragan z zabawkami, ale tutaj akurat nie widzę żadnych klocków. Dobra, są jakieś klocki, co prawda nie jest to oryginalne Lego, tylko jakieś podróbki. Tutaj są m.in. minifigurki z Minecrafta, czy też Ninjago. Dzisiaj obchodzę swoje 19 urodziny. Jeszcze nigdy nie obchodziłem swoich urodzin za granicą. Oczywiście jest to zawsze jakieś nowe doświadczenie, ale osobiście wolałbym jednak spędzić swoje urodziny we własnym domu, bo w swoim domu zawsze najlepiej. Dobra, powoli trzeba się już pakować. Przyszedłem jeszcze nad morze, ponieważ autobus na lotnisko będzie dopiero za mniej więcej 3 godziny, więc jeszcze podziwiam sobie morze. Walizki już spakowane i teraz czekamy na autobus, który zabierze nas na lotnisko. Ja już jestem po odprawie, która trwa około 20 minut i teraz pozostaje mi jedynie czekać na samolot. Oczywiście na lotnisku w Rodos też są klocki Lego i jak pewnie większość z Was się domyśla, tanio nie jest, bo na przykład taki starter pack z Lego Super Mario kosztuje 75 euro. Duży plus jest taki, że jest sporo różnego rodzaju zestawów Lego, bo mamy m.in. zestawy z serii Lego Harry Potter, Lego Star Wars, czy też Lego Creator. Startujemy. Dotarliśmy do Polski. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Generalnie chciałem dla Was nagrać trochę więcej na tym Rodos, ale jakoś tam za dużo też się nie działo. Ale też trochę odpocząłem, dlatego też ostatnio nie było za dużo materiałów na moim kanale. W każdym razie cieszę się, że na tydzień mogłem zmienić otoczenie, a zarazem nagrać dla Was ciekawy film, a przynajmniej mam taką nadzieję. A w ramach takiej ciekawostki, gdy już czekałem na samolot do Polski, to była godzina opóźnienia, ale wiadomo, zawsze mogło być gorzej. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy planujecie w tym roku pojechać na jakieś wakacje, a jeśli tak, to gdzie? A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą wakacje. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!